W 1572 roku zmarł Zygmunt II August, nie pozostawiając po sobie męskiego potomka. Rzeczpospolita weszła w okres bezkrólewia, czyli czasu pomiędzy śmiercią władcy a wyborem kolejnego. Cały problem polegał na tym, że kraj do wyboru nowego władcy nie został przygotowany przez umierającego króla, mimo tego, że ten zdawał sobie sprawę z zagrożeń. Dopiero szlachta samodzielnie po śmierci Zygmunta II Augusta określiła zasady wyboru nowego władcy oraz rządów w okresie bezkrólewia. Ostatecznie ustalono, że w czasie bezkrólewia władza spoczywać będzie w rękach interrexa, dosłownie międzykróla, którym każdorazowo będzie najwyższy duchowny katolicki, czyli prymas Polski. Sam władca każdorazowo miał być wybierany przez ogół szlachty, która w całości mogła przybyć na sejm elekcyjny. Taki sposób wyboru króla nazywamy wolną elekcją. W tym miejscu zwrócić należy uwagę na dwa aspekty. Poziom ówczesnej klasy politycznej, która była w stanie zażegnać poważny kryzys polityczny bez odwoływania się do przemocy. Przypomnijmy, że w tym czasie udało się również uchwalić Konfederację Warszawską, która gwarantowała prawa wyznaniowe innowiercom. Po drugie, udało się stworzyć unikalny na skalę europejską system wyboru głowy państwa, w którym to procesie mogło brać udział około 10% ówczesnego społeczeństwa. Do zaangażowania takiej części społeczeństwa w życie publiczne doszło na tym poziomie w Europie dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Pierwsza wolna elekcja odbyła się w 1573 roku. O tron Polski starało się kilku kandydatów, jednak ostatecznie zdecydowano się na wybór młodego księcia francuskiego Henryka Walezego. Nowy władca został zobowiązany do zaprzysięgnięcia dwóch dokumentów przed koronacją. Pierwszym był spis praw, który od imienia księcia nazwany był artykułami henrykowskimi. Zostały w nim zawarte podstawy ustrojowe Rzeczpospolitej. Przyszły król zobowiązywał się do regularnego zwoływania sejmu, przestrzegania tolerancji religijnej, gwarantował dotychczasowe przywileje szlachty, zrzekał się również prawa do dziedziczenia tronu przez swoich następców. Nie mógł nakładać nowych podatków oraz zwoływać pospolitego ruszenia bez zgody szlachty. Gdyby król nie przestrzegał wyżej wymienionych zobowiązań, szlachta miała prawo wypowiedzieć mu posłuszeństwo. Drugim dokumentem były pacta conventa, czyli zestaw osobistych zobowiązań przyszłego monarchy, które obiecywał on zrealizować w trakcie panowania. Ostatecznie z perspektywy czasu elekcje nie przyniosły pozytywnych skutków dla Polski. Aby te skutki się pojawiły, przez cały czas funkcjonowania tego systemu musiałaby istnieć odpowiedzialna i świadoma państwowych interesów elita polityczna. Tak się jednak nie stało. Wolne elekcje z biegiem czasu stały się narzędziem do wpływania państw sąsiednich na sytuację w Rzeczypospolitej. Przekupywały one magnatów i posłów, którzy popierali kandydatów wspieranych przez państwa ościenne. Sposób wyboru władcy oraz zobowiązania, jakie na siebie nakładał przed koronacją, osłabiały jego pozycję. Ówczesna Europa zaczynała zmierzać w stronę systemu, gdzie rola i pozycja władcy w państwie była coraz silniejsza. W Polsce tendencje były odwrotne. Nie najlepszy był także wybór miejsca do przeprowadzenia elekcji. Odbywająca się na Mazowszu przyciągała przede wszystkim rzesze lokalnej szlachty, której populacja w tym regionie była największa w całym kraju. Jednak z drugiej strony ta szlachta była również najuboższa, przez co najbardziej podatna na wpływy. Stąd również rosły wpływy samej magnaterii na elekcje.